Dnia 26 stycznia 1940 roku Hans Frank wydaje rozporządzenie o następującej treści. Punkt pierwszy. 1.1. Używanie kolei przez Żydów jest zbronione aż do odwołania. 1.2. Nie dotyczy to podróży, przy których zachodzi pisemne zarządzenie generalnego gubernatorstwa, jego urzędu lub szefa okręgowego. Żydzi nie mogą wsiadać do pociągu! Zjeżdżaj stąd, ściewo! Punkt drugi. Winni wykroczenia podlegają karze więzienia i grzywny w nieograniczonej wysokości lub innej z tych kar. 2.2. Dla zawyrokowania właściwy jest sąd specjalny. Będziecie za to sądzeni! Punkt trzeci. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem po ogłoszeniu.